Nie, mamy jakąś scenkę! Tako zjadł w końcu! Zadowolony nos, zobaczcie. I pyk po głowie go. Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin' i dzisiaj będziemy mieli Plants Night Funkin' Replanted, czyli po ziemniakowemu. Po prostu zagramy sobie w Plants vs. Zombies, ale w FNF-ie. I tego moda nie mogłem pominąć, mimo że sam bardzo mało grałem, jedynie też, no znaczy więcej oglądałem, a jedyne co grałem to początek tej gry, ale wiem, że jest ona naprawdę bardzo fajna i na pewno po tym nagraniu spróbuję sobie w nią zagrać, wiecie, tak po prostu dla siebie. No i mamy tutaj oczywiście wszystkie jakieś... A, tu jest Comic Soon, dobra, czyli nie wszystkie, mamy tylko tydzień pierwszy i tutorial. Zobaczmy tutorial, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i dajcie znać w komentarzu, czy graliście w Plants vs. Zombies. No wydaje mi się, że każdy w to grał. No, nie wiem, takie mam wrażenie, ale może się mylę. Dajcie znać, bo serio jestem ciekaw. A więc mówisz mi, że chciałbyś zacząć rapować. Jasne. A, że nie ma tutaj nic do roboty? No więc zabrałem ten mikrofon od tego niebieskowłosego dzieciaka. Niebieskowłosego dzieciaka. Dobrze powiedziałem? Chyba dobrze. No i zmieniłem go na swoje kolorki. Naprawdę niezły, co nie? Solar. To tak naprawdę kradzież, ale... Nieważne. Mimo, jako że pójdziesz w to rapowanie, nauczę cię podstaw. I wtedy się nie zbłaźnisz. W tych walkach masz wygrać, no masz po prostu zajechać oponenta. Masz go pokonać na punkty. Albo zrobią to z tobą. No przegram gierkę, no to jest proste, nie martw się. Nie sprawię, nie dam sobie przegrać. Czy coś takiego, no po prostu nie przegram, o. No to zobaczmy, jak poradzisz sobie z prawdziwym dealem tutaj, jak zaczniemy. Ale na razie podążaj za mną i wyczuj rytm. Brzmi naprawdę prosto. A, jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Możesz freestyle'ować i będziesz mógł się odnowić w walce, okej? Mówisz, jakbym miał się bić z kimś na pięści. Czy miała się bić, nie wiem szczerze, czy to jest dziewczynka, czy nie, czy jak tu traktować tą roślinkę, więc przepraszam, jeżeli się mylę. Cóż... Rap bitwa będzie krwawa, jeżeli coś pójdzie nie tak? O co chodzi? Co ty gadasz, gościu? Nie martw się tym. No, po prostu żartuję. No właśnie, co to za żarty? To nie było śmieszne, Green. To co, możemy zacząć praktykę? No jasne, stary, dawaj tutaj. Mam złoty mikrofon, liście lecą! Zobaczcie, co robi! Jeszcze ta muzyczka. Plantsowa, słyszycie to? Nie, no po prostu piękne. Słoneczniczek z nami. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. I te ziemniaki, które były używane do obrony. Stawiało się tego, znaczy ziemniaka, nie wiem czy to był orzech czy ziemniak, ja na niego mówiłem ziemniak. Już mniejsza o to. Pamiętajcie, żeby napisać czy graliście, bo naprawdę jestem ciekaw. Czy tutaj graliście w Plantsy czy nie? Ja na pewno będę musiał pograć, żeby nadrobić informacje i dokładnie zagłębić temat. O co tutaj chodzi, wiecie, tak w 100%, żebym coś wiedział, bo tak aktualnie to tylko znam początek. I troszkę tam z filmu, po prostu podobało mi się, jak ktoś grał i to obserwowałem, ale żeby się znać na tej grze, absolutnie. Ale długi ten tutorial, znaczy taki rozbudowany. GF robi jakieś takie krótkie tutoriale, to co to za tutorial? Patrzcie tutaj, co Green robi. O, tak to robi, o. No to nieźle, tak to robi, tak to rób, nie wiem. O to chodzi, o, bardziej tak. Bo jakby miał dosłownie przetłumaczyć, tak to robisz. Tak to rób, nie no, głupota. A to jest naprawdę rozbudowane, to już na tutorialu lecimy, ale wiecie czego ja nie lubię? Że to leci tak powoli. To mnie naprawdę dekoncentruje, bo ja gram szybkie mapki już tylko, prawie. Też ostatnio jakoś te wolne wpadają, zauważyliście? Że ja często teraz narzekam, że są za wolne. No i akurat często takie mody wpadają. Się człowiek nauczył na tych szybkich i teraz jest problem. Ale powiem szczerze, że...
Prawie. Jeden mis wleciał, dobra. Spodziewałem się. Oj, mamy tutaj tego farmera, tutaj wieśniaka, jak to się mówi. Zobaczymy, co się stanie. Mamy animację. Nie, myślałem. A nie, to jest animacja, dobra. Chłop się tutaj wkurzył chyba? Nie wiem. Tak, z garnkiem na głowie, oczywiście. Wkurzony chłop. W sensie, wiecie, mówię wieśniak, ale sam jestem wieśniakiem. Ja pochodzę ze wsi, widzowie. Tak było. Teraz w mieście siedzę. Także to nie, żebym tutaj kogoś obrażał, bo ja też jestem chłop ze wsi, jak to się mówi. Ale wiecie, no, tutaj mamy takiego typowego farmera. No, zobaczcie na niego. Arrgh! Ktoś zabrał moje taco! Okej, czyli to kolejny raz się wydarzyło w tym tygodniu, spoko, czy tam dziesiąty... Ty! Czy zabrałeś moje taco? Czy tam zabrałaś? A więc nie zabrałaś mojego taco, nie wiem jak mówić. Powiedzmy, że ten słoneczniczek będzie... dziewczyną. Wygląda bardziej na dziewczynę, okej? Więc będę mówił jak do niej. No nie wierzę, wy... kradnące taco roślinki. Jedyna opcja, żebyście potwierdziły swoją niewinność. Rap bitwa, oczywiście. Co to było? Rap bitwa! Solar Flare, okej. I to jest twoja pierwsza... twój pierwszy pojedynek. O, chłopie. Crazy Dave, właśnie, Crazy Dave. To jest jej pierwszy przeciwnik. Powodzonka. No i lecimy, mamy trzy piosenki. Zobaczymy, jak nam pójdzie z Crazy Dave'em. Ale on ma fajny głos, dobra, już mi się to podoba. Taki, no wiadomo, podobny do ojca w tygodniu pierwszym. Fajnie jest to przemienione. Ale ten plant w ogóle tak fajnie się rusza, ten słonecznik, nie mogę. Wowie. No nie sądziłem, że nagram Plants vs. Zombies w FNF-ie. Serio, w końcu jakiś lepszy mod z tym. I powiem szczerze, jestem ciekaw, gdzie są zombiaki. To by było fajne, jakby nagle podleciały. Ale zobaczymy. Może jeszcze coś nas czeka tutaj? Nie wiem. Byłby fajny akcent, jakby te zombiaki się pojawiły. No Rzeszek tam uśmiechnięty, a drugi wkurzony. Ziemnior. Dobra, garnek na głowie mu lata. I nie jest trudnym przeciwnikiem. Absolutnie, no to jest proste. Ale wiecie, jak wyjdą kolejne tygodnie, to oczywiście nagram, jak będziecie chcieli. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, jeżeli wam się podoba ten mod. To będziemy dalej nagrywali. Znaczy, ja będę nagrywał, będziecie oglądali, ale lubię mówić, że my. To już raczej normalne u mnie. Ale leci, patrzcie. Jaka solówka. No i co tam, Crazy Dave? Łatwiutko z tobą, tako. No jesteś nobem. Nie no, ale bardzo ładnie poszło. Zobaczymy, co dalej. Nieźle, dziewczyny. Czyli dobrze, mówię, okej. Możecie poczuć ten beat. Dobrze wam idzie. Wow, naprawdę? Jasne. Ale to nie oznacza, że jesteście niewinne. Dlaczego to brzmi tak znajomo? Flair, co tam? Dawaj, walcz z Crazy Dave'em. A ja przypomnę sobie, co wydarzyło się w tym tygodniu. Dlaczego ja mam tu wszystko robić? Chcesz rapować, prawda? No to jest twój level, to są twoje skille. A, jasne. Tylko się pośpiesz, okej? Tak, nie chcę być częścią tego. Jesteś gotowa? No to niezłe taco. Chłop się normalnie... No zapętnił się, on chce te taco. Cały czas ją oskarża. O co ci chodzi, Crazy Dave? Uspokój się. Plant! Lecimy. Tu. Dobra nuta. Dobry bicik wjeżdża na początek. Podoba mi się to. Coś szybszego? Dawaj. To nie jego głos. Łabi łabo, no. Nie mogę. To jest piękne po prostu. Co się dzieje? Naprawdę. Nie, pominąłem! Dlaczego tak wolno to leci? Proszę szybciej. Proszę szybciej. Przydałoby się, serio. Crazy Day. Dawaj, łabi łabo, dawaj. Nie, no to jest cudowne, serio, to jest 10 na 10, no idealne.
oni to przekminili w ogóle. Błebi błabu. Okej. Okay. Jaka nuta, normalnie taka totalnie raperska, wiecie. Bujamy się do tego. Naprawdę fajne, fajne. No nie mogę się nacieszyć. Co jest z gościem? Dobra, ostatnia piosenka, prawdopodobnie, więc zobaczymy, co się stanie na koniec, bo naprawdę to jest szalone, to jest szalone. Kropeczka. Zaczynacie mnie wkurzać. No ja, ty nie byłeś już wkurzony? Oddajcie mi moje taco. I no, po prostu zapomnę o wszystkim, albo... W sumie nie wiem, co zrobię. Moje myśli są wypełnione taco i rap bitwą. Poczekaj. Wiem, kto zjadł twoje taco godzinę temu. Ponieważ widzę to taco na twojej brodzie. Czyli po prostu zjadł nawet więcej niż mówił. To było zabawne, dziewczyny. Ale zostawiłem moje taco w piekarniku. Hej! Kto powiedział, że to koniec? Zakończę to tu i teraz, raz na zawsze. Z klasyczną piosenką, którą każdy kocha. I nawet wzięłam widownię ze sobą. Zombie? Zombie! Przyszły zombie! Hej! One nie są takie złe. To wegańskie zombie. Okej, okay, czyli to źle w sumie. No właśnie, że zjedzą was. A, myślą, że jesteśmy ludźmi, ponieważ nosimy te kostiumy. Jesteśmy odpowiedzialni za tą głupotę, czy coś takiego. No to są głupi po prostu, no wiadomo. No zombiaki, no gdzie tutaj szukać jakiejś mądrości? Na co czekacie? Skończmy to. Na zawsze. Dobra, lecimy. Gdzie są te zombiaki? Pokażcie mi zombiaki. Plants vs. Zombies, pokażcie mi to. Zombies on your lawn. Lawn? Lawn? No tak, na posesji tutaj, na trawniczku. Tak, to jest to. No to już chyba każdy skojarzy. Nawet ja mało wiem. I lecimy. I jest cała publika! Normalnie się trzęsą. Jest też słoneczniczek kolejny. Ten ze znakiem na głowie. Z pachołkiem. Jakieś tam okulary, oczy, wąsy. Bujają się jeden z wiadrem. Nie mogę z tych zombiaków. Cudowne. To jest właśnie to. To kojarzę. Piękna sprawa. Naprawdę. Cudownie ktoś to wymyślił. Ja już nie mogę się doczekać kolejnego tygodnia. Jeszcze krzyczy. Dobra, słuchamy. Ale ładnie, naprawdę ładnie. Publikę bawimy, zombiaki. Podoba mi się to, bo widziałem kiedyś moda z Plants vs. Zombies z FNF-a, ale to nie było to, bo były tylko zmienione grafiki i w sumie wiecie, no, tak średnio. A tutaj? Tutaj mamy totalnie tydzień, mamy tutorial, mamy dialogi, wszystko naprawdę ładnie zrobione i nawiązujące do gry. To lubię. To jest warte nagrania. Pięknie. Crazy Dave, dajesz radę. Nie mogę z tego jego garnka na głowie. To jest cudowne. Wpasował się w zombiaki. Ich styl. Uła. Lecimy. Wolę tutaj nie mówić za dużo, bo fajnie to brzmi.
super. I jeszcze ten języczek na koniec. Elo. Piękne, po prostu piękne. Dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o łapeczce w górę. Nie, mamy jakąś scenkę. Taco zjadł w końcu. Zadowolony nos. Zobaczcie. I pyk po głowie go. Nie mogę, nie mogę. No cudowne. Tak więc dziękuję wam. Teraz jeszcze raz siemanko i cześć. Tak, powiedziałem dwa razy. Nieważne, uciekam.